Za chwilę minie 12:30, to idealny moment, aby rozpocząć nagrywanie tego odcinka. Witam Was tutaj, cześć, cześć, Zosz, i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z... Właściwie nie kolejny, bo nawet bym powiedział więcej. To jest pierwszy odcinek z nowej serii, której kolejny odcinek prawdopodobnie pojawi się dopiero w przyszłym roku. Ale po kolei. To jest nowa seria nazywająca się Zjazd do Zajezdni Ananopol. Jak możecie domyśleć, chodzi tutaj o zajezdnię tramwajową. Ale o szczegółach dowiecie się od Jakuba Sykuta, który już tam jest. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj na Ananopolu. Za mną znajduje się działka o powierzchni 12 hektarów, na której powstanie zajezdnia tramwajowa Ananopol. Będzie to noclegownia dla 150 tramwajów. Prace mają rozpocząć się pod koniec 2021 roku, a cała inwestycja ma zostać ukończona w 2023 roku. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, na budowie, przed budową, Jakub Sykut. No i dokładnie. Sykut wam tam mniej więcej streścił tutaj wszystko, jak to wygląda, ale po kolei. Najpierw wam pokażę prezentację, krótką, taką moją, zebrą, jak wygląda nasza zajezdnia tramwajowa Ananopol aktualnie. Możecie zobaczyć te zdjęcia z lutego, czyli pierwszy raz, kiedy tam byliśmy z Sykutem. Tak to wyglądało. No śnieg, zima i tak dalej. Trochę zupełnie inne klimaty niż te faktyczne, aktualne, które są. Także tak to wyglądało w zimę. Teraz macie dużą zmianę, bo przenosimy się do maja ciepłego, kiedy już tam nie ma śniegu, i tak to wygląda teraz. Tak, możecie właśnie w tym momencie zauważyć, że tam się dużo nie zmieniło. Pomijając to, że śniegu nie ma, to się dużo nie zmieniło. Dlaczego? Ponieważ nasza inwestycja będzie powstawać dopiero w następnym roku. Ale po kolei, najpierw wam powiem, jak wygląda cała inwestycja. Pierwsza, ona będzie dosyć dużych obszarów. Tam będzie tam się chyba wyświetlać ta wizualizacja tramwajów warszawskich, jak coś. Link do niej w opisie tam załączę, bo to nie jest mój film faktyczny. Tak czy siak, największa to będzie, jak to tramwaje tutaj nam ładnie napisały, w Warszawie powstanie najnowocześniejsza zajezdnia bambajowa w Polsce. Jest wsparcie dla inwestycji. Oczywiście chodzi tutaj o unijne środki i tak dalej, natomiast to jest najważniejsze. Na terenie zajezdni zmieści się 150 bambajów długości 33 metry, czyli ogólnie dosyć dużo. Zajezdnia jest przystosowana głównie i raczej tylko i wyłącznie dla nowych tramwajów niskoposługowych od Hyundai'a. Ewentualnie jazzy i swingi będą mogły być przystosowane do tej zajezdni, gdyż to te tramwaje będą dostosowane do tej zajezdni, a nie na odwrót. Będzie to dosyć bardzo nowoczesna zajezdnia, zaczynając z tego, że na dachach będą zamontowane panele fotowoltaiczne do ogrzewania wody i tak dalej. To oczywiście z całej ilości dachów i wszystkich będzie ta woda zbierana i będzie ona wykorzystywana prawdopodobnie, z tego co pamiętam, na pewno do podlewania trawy, nie pamiętam też czy do ubikacji, nie wiem, do spuszczania wody możliwe, że też będzie po prostu wykorzystywana. Na pewno będzie nią podlewana trawa, czyli ta woda, która będzie zbierana na wszystkich dachach naszej hal i zajezdni, będzie w dobrym stylu wykorzystywana i to mi się bardzo podoba. Ogólnie nasza tarasa będzie dosyć dużych rozmiarów. Co to oznacza? Będzie na wielkości, tak jak Sykut powiedział, 12 hektarów, czyli dosyć wielki i ogromny obszar. Mało tego, na tych 12 hektarach będzie dosyć długa trasa tramwajowa. 14 km. Możecie sobie wyobrazić, że takie 14 km to jest naprawdę długa odległość. To jest o wiele więcej, to jest na przykład 7 razy dłuższa trasa niż tramwaj na Winnicy, który jest teraz zbudowany. Także no to jest dosyć duża trasa, a to są tylko i wyłącznie tory na samej zajezdni, czyli gdzie będą nasze wszystkie tramwaje mogły nocować. I inne rzeczy. Na terenie zajezdni znajdują się różne hale serwisowe, naprawcze, budynki techniczne, energetyczne i tak dalej. Nawet będzie tor testowy, na którym zadaszony, zamknięty i otwarty na świeżym powietrzu, gdzie będą mogły być właśnie testowane nasze nowe tramwaje, wózki i tak dalej. Nie wiemy naprawdę na razie, jak będzie wyglądać z taborem technicznym na zakup tutaj do tej inwestycji nowej. Wiemy, że nowe tramwaje z Hyundai będą się tam pojawiać. Natomiast nie wiemy niestety, jaki będzie tabor techniczny, bo wiadomo, jakieś tam nowe pojazdy techniczne, czterokołowe, czy inne jakieś konwenki, znaczy konwenki, ja cały czas mówię, konewki, tramwaje tej holownicze i tak dalej. No zobaczymy, czy coś nowego się tutaj pojawi, ewentualnie z innych zajezdni po prostu tutaj będą dojeżdżać, pługi nowe czy coś.
Tak czy siak, po tej części Warszawy nie mamy takiej inwestycji. Może was zdziwić, ale pętla Annopol jest niedaleko tej pętli oczywiście i zajezdnia Annopol jest również niedaleko. Macie tutaj na mapce teraz pokazane, że w teorii to nie jest jakoś od siebie strasznie daleko. Natomiast co jest ważne, z tego co pamiętam, tam będą to złożone tory w ten sposób, i z zajezdni Annopol będą mogły też pojechać te tramwaje na w kierunku Żelania Wschodniego. No to bardzo dobrze według mnie. Natomiast co jest jeszcze bardziej ciekawe, to jest to, że ta inwestycja, ta zajezdnia zbudowana z okazji tramwaju na Wilanów. I możecie się złapać za głowę, Białęka, Wilanów to dwa końce różne Warszawy. Ale tak, po prostu tramwaje z Wilanowa, część z nich będzie tutaj kończyć trasę. Ponadto ta zajezdnia jest nową częścią rozbudowy tramwajów właśnie na Białęce i w tym rejonie. Na Zieloną Białękę tramwaje stąd będą miały najszybszy dojazd. I do nowych różnych części też. Co prawda nie będzie raczej w przyszłości najbliższej rozbudowy tramwaju z Annopola w kierunku tramwaju na Winnicę i trasy północnej, ale jest to też w planach i wtedy na pewno ta zajezdnia dużo zyska. Co jeszcze tutaj mogę powiedzieć? Zajezdnia będzie inteligentna. Co to dokładnie oznacza? To oznacza, że jeżeli tramwaj wjeżdża na zajezdnię, to zajezdnia już dokładnie wie, jakim on jest stanie. A konkretnie, nasze nowe tramwaje od Hyundai będą zbierały cały czas na swój temat informacje. Czy są zabrudzone, jaki jest ich serwis, czy wymagają naprawy i tak dalej. I kiedy będą już one wjeżdżać faktycznie na naszą zajezdnię, te wszystkie informacje zajezdnia już będzie miała, nasza Annopol. Dzięki czemu ona dokładnie pokieruje po wszystkich torach, albo do, może wybrać całą trasę, mainie, tam do serwisu, na odkurzanie czy inne rzeczy. Natomiast co jest najważniejsze, to tutaj nie będzie się odbywać żaden czynnik ludzki, pomijając motorniczego, który będzie jechać tramwajem, bo o tym nic jeszcze nie ma powiedzianego. Możliwe, że tramwaje nasze będą jeździć też autonomicznie na terenie zajezdni, nie zdziwiłbym się, bo Hyundai chyba z tego co pamiętam mają tam nową możliwość, zresztą nawet Swingi i Jazzy, jakby tam je lekko zmodyfikować, to też by potrafiły. Na terenie zamkniętym zajezdni to nie jest jakoś nielegalne i tak dalej. Także to sądzę, że mogłoby być, nawet bym powiedział, możliwe. Na razie nie ma po prostu żadnej tutaj konkretnych informacji, że będą autonomicznie jeździć tramwaje. Wiemy tyle, że zwrotnice wszystkie na całej zajezdni będą automatycznie przez maszyny tutaj ustawione, żeby to wszystko działało samo i prawdopodobnie nawet myjnia będzie automatycznie uruchamiana. Także jest to dosyć ciekawe. Sądzę, że naprawdę tutaj to będzie niezła inwestycja na miarę Annopolu. No i w ogóle, też warto zwrócić uwagę, że dzięki tej nowej inwestycji wszystkie nasze tramwaje, a jest ich dosyć dużo, w rejonie pętli Annopol i Żelania Wschodniego będą stąd wyjeżdżały najprawdopodobniej w nocy na całą swoją trasę od początku dnia. Także to jest zajezdnia pętla Annopol i Żelań Wschodni, to są jedne z ważniejszych w ogóle pętli w całej Warszawie, gdyż już ciągną się tutaj z Brudna do centrum Warszawy i różnych rejonów. A jeżeli teraz stąd bezpośrednio będą wyjeżdżały na trasę, to na pewno ułatwi i wzbogaci ten teren o częstsze liczby tramwajów, nawet o późnych godzinach. Ale dobra, dużo gadania o tym, jak będzie ta zajezdnia wyglądać. Powiem wam tylko tyle, na jakim stanie jesteśmy aktualnie, czyli kiedy będzie faktycznie powstawała. Na razie są prowadzone jeszcze prace projektowe po części. Wykonawca ma zostać wybrany na przełomie roku 2021-2022. I do 2023 roku ma ta zajezdnia już w teorii powstać. Znaczy w 2023 pewnie jeszcze będzie budowana. Także ogólnie, no to nie jest aż tak bardzo daleko. Może za 2 lata już stamtąd tramwaje wyjadą. A biorąc pod uwagę, że Hyundai wtedy będą już spływać tak większą ilością, to akurat to idealny moment, bo na naszych aktualnych 4 zajezdniach może się skończyć miejsce. Ale żeby nie było, na koniec musi być ciekawostka. Jest coś, czego nie wiecie. Parę miesięcy temu byliśmy tutaj i nagrywaliśmy odcinek o zajezdni Annopol, lecz parę informacji się nie zgadzało. Odcinek nigdy nie został opublikowany, lecz ciekawostka jest nadal aktualna. A więc przenosimy się teraz do tamtej chwili, do Sykuta przed maturą. Moi drodzy, gdy dowiedziałem się o tej ciekawostce, rozwaliła mi ona głowę. Wyobraźcie sobie, że już w latach 60. rozpoczęto planowanie tej inwestycji. Niestety nie doszło do realizacji, gdyż w tamtym czasie, w tamtym okresie linie tramwajowe były likwidowane. Nagrywamy dzisiaj to 30 stycznia, abyście zobaczyli faktyczny stan inwestycji. Wracając do teraźniejszości, z miejsca wydarzeń,
Jak zawsze, Jakub Sykut. No i tak, dokładnie. Nasze tutaj w ogóle połączenie z przeszłością to było ciekawe, bo musiałem odszukać te stare pliki, no ale mniejsza z tym. Co jest ważne, to faktycznie nasza zajezdnia kiedyś tu miała powstać. Wtedy w Warszawie o wiele to inaczej by wyglądało, gdyż tutaj, z tego co pamiętam, to mogłyby 530 tramwajów być, 20 km i to byłaby głównie zajezdnia na otwartym powietrzu i z jedną tylko i wyłącznie halą. Różne rzeczy, makiety i inne rzeczy, zdjęcia zachowały się na stronie tramwajów warszawskich i dokładne informacje o całej historii i tak dalej możecie sobie ściągnąć, jest link w opisie, także tak aby było. Będziemy prowadzić ją między 2021 a 2023 rokiem, tutaj jeszcze doczytałem. Koszt zajezdni przekroczy ponad 300 miliardów polskiego golda, także tak to będzie wyglądać. I jeszcze jedna ostatnia wiadomość, taka ciekawa. Przy projektowaniu tej zajezdni zastosowano zupełnie nową technologię, dzięki czemu podczas budowy też będzie to inaczej działać, a mianowicie modele 3D tutaj były wykorzystywane do różnych nowych zupełnie funkcji i to jest chyba pierwsza taka inwestycja w ogóle, taka tramwajów warszawskich na pewno, ale pierwsza w ogóle taka inwestycja w Warszawie z tego co pamiętam, także jest to dosyć ciekawe, system się nazywa BIM, ale więcej o nim możecie też znaleźć na tej samej stronie tramwajów warszawskich. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał i wam trochę przybliżyłem nową zajezdnię, piątą w całej naszej Warszawie. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów i kolejne odcinki z tej serii, czyli zjazd do zajezdni Annapol, kliknijcie subskrybuj ten dzień dzwoneczek. Jeżeli chcecie, aby się tutaj kanał jeszcze bardziej rozwijał, zapraszam do wspierania. Jest taka już możliwość dla osób wspierających. Filmy za kulisami, również z Annapolu, będą już niedługo dostępne. I najważniejsze, przesłanie od Sykuta na koniec. Ważna rzecz, na te komentarze czekamy najprawdopodobniej do soboty, bo w sobotę będziemy nagrywać odpowiedzi na te wszystkie pytania. Dziękujemy za oglądanie, mamy nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeżeli macie pytania do mnie, do mojej osoby, napiszcie komentarz o treści Sykut i pytanie. Ja odpowiem na nie, na te pytania w osobnym materiale. Do usłyszenia. No i dokładnie. Tym miłym akcentem ja będę kończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że nie jest za długi, bo tak jak mówiłem, zacząłem to nagrywanie dosyć późno. Jest 12:40 teraz i byłoby miło, gdyby to się wszystko zrobiło. I następny odcinek, czyli kolejny z serii z Sykutem, nie wiem, kiedyś pojawi się jutro, to akurat wiadomo. I prawdopodobnie to też będzie tramwaj. Bo zastanawiam się nad inwestycją jedną kolejową, ale raczej to będzie tramwaj, no bo... Tak jakoś tramwaj, kolej i później będzie metro. Zobaczymy jeszcze, jak to tam poukładamy. Tak czy siak, jeżeli chcecie pogadać o takich inwestycjach i o tym, co się dzieje na kanale, zapraszam do mojego serwera Avizolandia. Linki w opisie. Do zobaczenia już jutro w kolejnym materiale na moim kanale z okazji specjala 1000. Skylinesy się pojawią po wszystkich odcinkach ze specjalów. Mniej więcej. Cześć! Sykut jak zawsze psuje. Właśnie zepsuł jedną z latarni. No widzicie, no co za człowiek. Trochę się przeprzybiła. Jakie trochę? Co żeś ty z nią zrobił?